Kolor cienia do tęczówki możemy dobrać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wtedy, kiedy mamy połączone to harmonijnie, czyli to są kolory, które będą tonowały i podkreślały oko, ale też możemy dobrać to na zasadzie kontrastów. I wtedy, kiedy mamy na przykład tęczówkę błękitną, osoba ma białe włosy, to wtedy bardzo dobrze wyglądają też kolory szare, błękity, róże i fiolety, bo wtedy ta tęczówka ciekawie wygląda. W ogóle kolor tęczówki to zależy tak naprawdę od komórek, które są umieszczone. Jeżeli oko ma ich dość dużo z pigmentem, wtedy mamy je ciemniejsze. Jeżeli na przykład mamy kolor zielony, to może być taka zasada, że możemy dołożyć cienie zielone, ale równie dobrze sprawdzą się w delikatnym odcieniu pomarańczowym. Mogą też być z brązami. Możemy też dobrać zieleń do zieleni, ale tu musimy poszukać innego nasycenia, tak aby to pasowało. No i oczywiście bardzo popularny odcień tęczówki, czyli oczy piwne. Do nich pasują brązy, ale do nich mogą pasować również zielenie i pomarańcze. Reasumując, najważniejsza zasada jest taka, żeby kolor cieni nie był bardziej intensywny od koloru oczu, bo wtedy oko nie będzie wyglądało ciekawie i świeżo, a zależy nam na bardzo dobrym efekcie.